Witam Państwa serdecznie. W poprzednim programie mówiliśmy ogólnie o pornografii, naciskając na pornografię w wydaniu męskim, prawda? To jest chyba najpowszechniejsze rzeczywiście. Dzisiaj temat troszkę może nietypowy. Pornografia, a kobieta. Czy rzeczywiście kobiety są, można powiedzieć, narażone na oglądanie treści pornograficznych? Są narażone i to nie jest tylko teoria, niestety. Dosyć często młode dziewczyny fascynują się jakimiś treściami. Początkowo to się mówi erotyczne, ale wchodzą w ten świat myślami i również zaczynają oglądać. To prawda, kobieta nie jest tak typowym wzrokowcem jak mężczyzna zwykle, to jednak też pobudzona wyobraźnia właśnie obrazami, opisami różnymi może spowodować jakieś zafałszowanie wizji w ogóle sfery seksualności, sfery intymnej. Ja się z tym bardzo często spotykam w poradni. Wpływ pornografii, nazwijmy to normalnej, czyli par heteroseksualnych, na mężczyzn, wspomnieliśmy poprzednio, teraz na kobietę samą, tak? Bo to, że na nią zawsze wpływa jako rykoszet, tak, mężczyzna zdeformowany pornografią i on będzie źle traktował, to jest jasne, ale ona sama również może być totalnie zniszczona poprzez te wizje pornograficzne. I tak jak powiedziałem, z tym się spotykam bardzo, bardzo często. Jak to zniszczenie może wyglądać? Gdzieś tam młoda dziewczynka, 12-13-letnia, czytała wszystkie pisemka, już nawet tytułów nie chcę podawać, żeby niczego nie reklamować, tak, te pisemka młodzieżowe, gdzie są takie treści pół, a czasem wprost pornograficzne, gdzie jest zachęta do działań seksualnych. I to tym dziewczyny tym wizjom ulegają, jakie fantastyczne znajomości. I rzeczywiście teraz relacje dziewczyny z chłopakiem są bardziej niż kiedyś przesycone seksualnością. I tak jak kiedyś to było praktycznie wyłącznie, albo prawie wyłącznie z inicjatywy chłopaka, tak dzisiaj coraz częściej inicjatorkami stają się dziewczyny właśnie poprzez te wizje, które mają w sobie. Może podam przykład jako efekt. 2 lata po ślubie, małżeństwo, dziecko po ślubie się zdążyło urodzić i ta kobieta przez 2 lata zdążyła z 5 różnymi mężczyznami zdradzić męża. Tak? Jako atrakcję. A to było dla niej normalne? Chyba jakoś tak. To było dla niej wytęsknione. Ona o tym sobie marzyła, prawda? Ona w internecie wyszukiwała na stronie, jak bezpiecznie zdradzić męża. Bo chodzi tylko o to, żeby się nie wydało. Nie, że jakieś rany wewnątrz powstaną. Nie, nie. Chodzi tylko o to, żeby się nie wydało. Mężczyzna przyprowadza ją do poradni. On, no, zrozpaczony. Mówi, że no, trudno jest moją żoną. No, będę z nią przecież, nie zostawię. Muszę jej wybaczyć. Ale przecież tak żyć nie można. Przychodzimy tutaj, żeby w sposób absolutnie radykalny skończyć ten proceder, prawda? Ona jest smutna. Właściwie no, tyle doświadczenia mam w rozmowach z ludźmi, że wiem dlaczego i widzę, że z jej słów to wynikało. Ona miała jedno zmartwienie. Jak on do tego doszedł? Holender, że się wydało. No to musiała być wyrachowana. Biedna. Ona miała chore tęsknoty. Ona chciała mieć małżeństwo. Ona nie chciała rozbijać małżeństwa. Ona sobie wyobraziła, zgodnie z tym, co czytała, co oglądała, że można mieć męża, dzieci, a do tego bawić się z różnymi partnerami, prawda? Ten pomysł nie powstanie w normalnej dziewczynie, sam z siebie. Nie wierzę w to, że taka sytuacja też w niej samej nie powodowała żadnej zmiany. Ona już była zmieniona przez to czytelnictwo, przez te tęsknoty. Ona już była zdeformowana. Wchodząc, przecież ten proceder się nie zaczął z innego powodu, jak z jej tęsknot. Ona tęskniła, wierząc, że to przyniesie jej szczęście, do zabaw z wieloma facetami. I ta tęsknota jest właśnie skutkiem wchodzenia w świat, który, no, jakoś tam pornograficzny. To nie muszą być obrazki, to mogą być opisy, to mogą być fascynujące historie, które się zawsze nazywa miłosne. One tam z miłością nie mają nic wspólnego. Przecież miłość czyni tylko dobro, rodzi tylko dobro, prawda? A te zabawy rodzą tylko zło, tak naprawdę. Ale nie zmienia to faktu, że pod hasłem miłości i dziewczyna wierzy, że to jest realizacja miłości najpiękniejsza. Niedawno inny przykład. Żona, która przez długie lata była wierna mężowi i nie znała innego mężczyzny w tym wymiarze seksualnym, intymnym, prawda? Jej mąż również był jej jedynym. I po kilkunastu latach małżeństwa, namówiona przez koleżankę, żeby zobaczyła, jak to jest fajnie z innym, spróbowała.
ona nie była tak zdeformowana, ona była załamana tym, co zrobiła, ale zrobiła. Sama by na to nie wpadła, prawda? Ona była przerażona tym, co zrobiła, prawda? Ale fakt, że mogła w to wejść, wynika z podpowiedzi świata. To będą podpowiedzi w filmach, to będą podpowiedzi koleżanek, to będą w pisemkach, najpierw dla dziewcząt, potem dla kobiet. Proszę zajrzeć, nie powinienem reklamy robić, jakiegokolwiek pisemka kobiecego i będzie na pierwszej stronie seks i w każdym artykule będzie seks i podteksty, wszystkie zachowania będą miały podteksty seksualne, wszystkie sny będą miały podteksty seksualne. Kobieta, która tym się żywi, no, nasiąka takimi właśnie tęsknotami, że te zabawy seksualne, nie wierność, wyłączność, trwałe życie w małżeństwie, tylko właśnie zabawy seksualne stanowią atrakcyjności życia. Jeżeli w to uwierzy, no to jest o krok od tragedii własnej, prawda? Małżeństwa wprowadzają w swoje życie seksualne różnego rodzaju, powiedzmy, że unowocześnienia, tak? Mogą sobie wprowadzać, tylko jeżeli to się stanie treścią ich relacji, no to są na fałszywym tropie. Bo to im, tego im nie starczy na całe życie. Ale z drugiej strony nikt nie powiedział, że seksualność w małżeństwie musi być jakaś strasznie obudowana jakimiś konwenansami, że to wolno tylko, nie wolno spojrzeć na rozebraną żonę, bo niektórzy tak jeszcze do dziś myślą, prawda? Nie można się pokazać w rozebraniu mężowi, tylko przy zgaszonym świetle. No jeszcze do dzisiaj resztki takiego patrzenia są. Może to być radosne, może to być wesołe, może to być piękne, tylko żeby nie w tych jakichś dodatkach, żeby ludzie w tych dodatkach nie upatrywali sensu tego spotkania. Ta nowoczesność często to jest po prostu rodzaj pornografii, prawda? Może być nowoczesne. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń nałożonych na małżeństwo. Mogą działać w dowolny sposób, byle normalnie, czyli byle kończyła się ich zabawa, nazwijmy to, radość bliskości cielesnej, byle kończyła się normalnie, czyli to wynika z biologii, zjednoczeniem narządów rozrodczych, że z naciskiem użyję tego słowa, bo to nie są narządy seksualne, do zabaw seksualnych, to są narządy przede wszystkim rozrodcze i przekazaniem płynu nasiennego męża do otwartych, nieokaleczonych, niezablokowanych dróg rodnych żon. Pełnia szczęścia powoduje głęboka więź. A te atrakcje, proszę bardzo, ale to jest dodatek i tak należy to traktować. Może rzeczywiście z uwagi na ten kryzys tej więzi prawdziwej mamy do czynienia właśnie z tą sferą seksualną i tym tak zwanym unowocześnianiem, uprzyjemnianiem tej sfery. Tak, no ludzie próbują szukać właśnie sensu w atrakcyjności kontaktu cielesnego. I jest to fałszywy trop. Owszem, można sobie uatrakcyjniać, nawet bawić się sferą seksualności, ale prawdziwy trop do szczęścia prowadzi nie przez ciało, tylko przez głębię więzi. Przez wymiar psychiczny, przez wymiar duchowy, prawda? I nie da się wymiaru psychicznego zastąpić pozycją współżycia, mówiąc brutalnie, prawda? I żadna pozycja współżycia nie spowoduje głębi więzi psychicznej, bo to jest po prostu niemożliwe, to jest inny teren, to jest nie ten wymiar. Mówimy o pornografii, o zaangażowaniu kobiety właściwie w pornografię żony, tak? Bo mówimy o małżeństwach. Co w takim razie z celowym poznawaniem tak zwanych stref? Można, tylko teraz oczywiście są, każda kobieta jest inna, także w zasadzie te ogólne przepisy są jakoś tam ewentualnie pożyteczne, prawda? Natomiast tak naprawdę powinno być poznawanie siebie i można swoją żonę poznać z atlasu, ale można swoją żonę poznać z bezpośredniej relacji, gdy żona opowiada o sobie, gdy żona bierze rękę męża, prowadzi po swoim ciele i mówi, jaki dotyk jest miły, jaki przykry, jaki podniecający, jaki. Czyli wspólnie poznaje, bo pod swoją ręką by tego nie mogła poznać, tak? Bo nawet nie czułaby tego, co czuje, dotykając ręką męża. Także można poznawać siebie, swoją wrażliwość seksualną. Można ją budować, można ją wzbogacać, ale niech to będzie w dialogu, a nie odczytywanie z książki, jak to musi być, prawda? I sprawdzanie, jak działa. Bo to się staje trochę bezduszne, to się staje sztuczne. Ja mówię, dlatego to tak podkreślam, że za często się z tym spotykam. Że kobieta, nie powiedzieliśmy tego, kobieta, która ma swoją naturalną wrażliwość,
która gdyby tej wrażliwości nie zabiła, potrafiłaby pokierować zachowaniami męża tak, że byłoby to dobre dla nich obojga, ona poprzez właśnie te sztuczne obrazy, te ekstra historie, traci własną wrażliwość. Ona już na przykład zapomina o tym, że się boi, znaczy wmawia sobie, że się nie boi. Normalna kobieta ze współżyciem, normalna, nie zniszczona, kojarzy możliwość poczęcia dziecka. Nienormalna jest zaskoczona, że się poczęła dziecko. Współżyli, ona się nie spodziewała, bo łykała pigułki czy coś. A te wszystkie podpowiedzi świata czynią niestety kobietę mniej wrażliwą na siebie samą. Prawda? I przez to ona staje się niezdolna do pokierowania zachowaniami męża. A jedynie do odtwarzania scenariuszy, które podyktował jej świat. I to jest zawsze mniej ciekawe niż życie. Czy uważa pan, że pornografia w wydaniu kobiet jest groźniejsza niż w wydaniu mężczyzn? Jest inna. Mężczyzny niszczy, fałszuje jego obraz sfery seksualności. W kobiecie zabija wrażliwość, która mogłaby ich małżeństwo ochronić przed błądzeniem po malowcach. Jeżeli kobiecie zostanie zabita wrażliwość czucia siebie samej na rzecz jakiejś teorii, którą ze świata przyjęła, to ona nie potrafi pokierować zachowaniami mężczyzny, żeby sama była szczęśliwa. Prawda? Czyli małżeństwo traci przewodnika. Kobieta mogłaby być małżeństwem taką instancją do tego, co jest dobre, co jest akceptowalne moralnie, co jest zbliżające do siebie, a co jest niszczące naszą więź. Wrażliwa kobieta to ma w sobie, prawda? Kobieta nauczona przez pornografię zapomina, zabija to, co ma w sobie i mówi, że jest taka, jaka powinna być. Na przykład jak uwierzy, że prawdziwy mężczyzna to brutal i prawdziwa kobieta lubi brutali, to ona będzie całą sobą udawać, że lubi brutalne zachowania. Co nie zmienia faktu, że te brutalne zachowania ją będą niszczyć wewnętrznie. Ale ona będzie myślała, że tak jest dobrze. Tak ma być, bo ona jest prawdziwą kobietą, ona lubi brutali. Ale czy w takim razie na przykład właśnie pornografia i te treści są przyczyną też obecności kobiet, które zajmują się tak zwanym najstarszym zawodem? W pewnym sensie tak, bo gdyby nie było sztucznego rozbudzenia tego atrakcyjności sfery seksualnej, bo tak, ona jest atrakcyjna sama w sobie i to jest normalne. Więc to, że mężczyzna interesuje się kobietami, kobiety mężczyznami, jest normalne, tak zostaliśmy stworzeni. Inaczej by trzeba losować małżeństwa, przydzielać w urzędzie stanu cywilnego albo jeszcze na jakiejś innej drodze, prawda? Bo gdybyśmy siebie nie pociągali, gdybyśmy nie byli dla siebie atrakcyjni, to by nie tworzyły się pary, nie tworzyły się małżeństwa. Więc atrakcyjność jest sama w sobie normalna i piękna i dobra. Natomiast spłycenie seksualności do poziomu kontaktu cielesnego, co robi właśnie pornografia, co robi media w różnym wymiarze, otwiera ścieżkę dla takich właśnie zawodów najstarszych na świecie, prawda? Panienki dookoła miast uśmiechają się, biedne są dziewczyny w rękach mafii, najczęściej nie mające swojego paszportu, nawet nie mają dokąd uciec. Ale wygląda tak ładnie, tak? Znajduje klientów, czyli są mężczyźni o spłyconym patrzeniu na sferę seksualności. Oczywiście taki mężczyzna, który korzysta z usług panienek, czy żona o tym wie, czy nie wie, on nie jest w stanie do nawiązania głębokiej więzi seksualnej z własną żoną, dlatego że jego patrzenie jest spłycone i w sposób czynny potwierdzone, prawda? Także na pewno jest prawda w tych słowach, które pani wypowiedziała, że pornografia i nie tylko pornografia, takie spłycone patrzenie na sferę seksualności otwiera drogę do prostytucji i tak dalej. Tak! Mamy całe szpalty w gazetach zadrukowane agencjami towarzyskimi. Kiedyś mówiliśmy dosadnie burdel, brzmiał pejoratywnie, jednoznacznie, negatywnie, źle, a dzisiaj agencja towarzyska brzmi ładnie. Tak jak ładnie brzmi wolna miłość, prawda? To sama w sobie jest czymś okrutnym, nie ma nic wspólnego z wolnością, nie ma nic wspólnego z miłością. Ale nazwa piękna, wolna miłość. Żyjemy w świecie, który tą sferę świadomie spłycił, bo robi na tym brudne interesy, niestety kosztem ogromnych krzywd. Nie tylko kobiet, mężczyzn, ale małżeństw, dzieci, w zasadzie całych społeczeństw. A propos też pornografii i a propos prostytucji, prawda?
dotyczy to drugie, również mężczyzn i również kobiety właśnie w tym aspekcie korzystają z tych usług. No to jest to jeszcze gorsze wynaturzenie, bo mężczyzna ma mniej sobie tych mechanizmów, które musi złamać, żeby pójść do łóżka z inną kobietą, prawda? Kobieta ma znacznie więcej mechanizmów, żeby wiązać się przygodnie z mężczyzną, więc ona jeszcze bardziej musiała siebie zniszczyć, zabić swoją naturalną kobiecą wrażliwość, to w szczególności to skojarzenie współżycie dziecko, prawda? Ona musiała to wstłamsić totalnie. Ona w pewnym sensie przestała być kobietą, jeżeli ona korzysta z usług wielu panów, żeby się zabawić, prawda? W jaki sposób ta obecność pornografii w życiu kobiety wpływa też na relacje z dziećmi? Czy w ogóle wpływa na relacje z dziećmi? Oczywiście, że wpływa. Po pierwsze, niszczy relacje z mężem i przez to wpływa na relacje z dziećmi. Po drugie, niszczy ją jako kobietę i przez to wpływa na relacje z dziećmi. Ale po trzecie, ona nie jest dla dzieci świadkiem. Wielokrotnie słyszałem pytania, jak wychowywać seksualnie dzieci. Właściwie może będzie wcale nie wychowywać. Wystarczy wprowadzić ład seksualny w głowach, w sercach, w życiu rodziców tychże dzieci. Jeżeli mąż i żona będą mieli naprawdę prawdziwy, piękny ład w dziedzinie seksualności, nie muszą żadnej książki o wychowaniu seksualnym dzieci czytać. Oni w sposób naturalny przekażą piękno i wartościowość tej sfery. Natomiast jeżeli są poranieni pornografią, prostytucją, zdradami itd., to nie ma takiej techniki, żeby oni to ukryli przed dziećmi. Znaczy, że dzieci się dowiedzą, że taty zdradza mamusię. Nie muszą się dowiedzieć, ale będą czuły taty spojrzenie na sferę seksualności, na pierwszą lepszą reklamę, na każdy program w telewizji. Nie powstrzyma grymasu twarzy, uśmieszku czy czegoś ojciec, którego dzieci bacznie obserwują. Także na pewno zniszczenie osoby, męża czy żony w sferze seksualności musi wpłynąć na relacje tych osób i musi negatywnie wpłynąć na dzieci. I nie sposób tego cofnąć, nie sposób tego likwidować, ten zły wpływ. Można tylko wszystko naprawić i ratować, co jest do uratowania. Ale żeby naprawić, trzeba w ogóle mieć świadomość tego, że jest ktoś uwikłany. Tak, i to jest, wracamy do tego samego, to jest największy problem, żeby osoba, która działa nowocześnie, tak jak świat podpowiada, jak media podpowiadają, zobaczyła, że jest na manowcach, że przede wszystkim i sama jest pierwszą poszkodowaną, ona czy on, że krzywdzi współmałżonka, że krzywdzi dzieci, że w zasadzie niszczy wszystkich dookoła przez swoją postawę, która koledzy nazywają nowoczesną. W jaki sposób rozpoznać, że jest ktoś uwikłany w pornografii, że kobieta jest uwikłana w pornografii? Jeżeli nie potrafi się od tego odłączyć. To jest najprostsze, prawda? Każde uzależnienie najprościej poznać po tym, że człowiek nie potrafi zrezygnować. Ja czasem mówię, przykład akurat związany z alkoholem, jedno piwo, dwa najwyżej dziennie wypiją. Żona była panicznie przerażona, że może jest alkoholikiem. Wierzący małżeńcy do poradni katolickiej przyszli, było akurat na początku postępu, proszę pana, niech pan dla spokoju żony i dla swojego również spokoju, niech pan po prostu odstawi to piwo na czas postu. Jeszcze wymyśliliśmy dla żony inną rzecz, która dla męża była atrakcyjna. Pan sobie i całemu otoczeniu udowodni, że pan nie jest uzależniony. On nie ma sprawy. On był przekonany, że nie ma żadnego problemu. Mieli przyjść tam po miesiącu z kawałkiem, nie przyszli, znikli mi. Po kilku latach, 2-3 lata, w zupełnie innym miejscu, miejscu takim publicznym, ten mężczyzna mnie spotyka, rozpoznaje, podchodzi do mnie, szana, jestem tu z żoną. Są dwójką dzieci, które już wtedy mieliśmy, trzecim, które w tej chwili mamy trzecie, tak zdecydowaliśmy świadomie, żeby naszą miłość przedłużyć o kolejne dziecko, czy poszerzyć o kolejne dziecko. Proszę pana, pamięta pan, ja jestem od tego jednego piwa dziennie. Wie pan co? To był alkoholizm. On spróbował odstawić i nie dał rady. Przegłupie kilka tygodni. Nie potrafił zrezygnować z piwa. Proszę pana, jestem w tej chwili niepijącym alkoholikiem. Nasze małżeństwo jest pozbierane, dowód na to, że chcieliśmy kolejne dziecko, prawda? Relacje są dobre, wszystko jest okej. Więc czasem trochę nawet podstępem. No to spróbuj, uważaj, że to ci nie szkodzi, ciebie niszczy, nie jesteś uzależniony. Spróbuj nie oglądać przez tydzień. I nagle się okaże, próbuj nie czytać przez tydzień.
najczęściej będzie u osób zależnych, mogę, ale nie mam takiej ochoty, jestem wolny i mogę robić, co chcę. Broni się przed tym, żeby się przypadkiem nie okazało, żeby sam przed sobą nie musiał stwierdzić, że ma jakiś problem. Namawiam wszystkich, którzy w jakiejkolwiek dziedzinie są przez otoczenie, im się podpowiada, że może są uzależnieni, czy to będzie komputer, telewizor, żeby po prostu dla siebie samego sprawdzić na tydzień, dwa, czy mogę się od tego odłączyć. Z ciekawości. O, jakby się wielu zdziwiło. Temat pornografii u kobiet też jest zaskoczeniem, prawda? Bo o tym raczej się nie słyszy, raczej się o tym nie mówi, tak? To już nie jest do końca dzisiaj prawdą, że kobiety bardzo rzadko, prawda? Bo bardzo często kobiety mają fałszywe wyobrażenia w dziedzinie seksualności, chociażby przez prasę kobiecą. A coraz częściej kobiety w sposób, tak powiem, żarłoczny, agresywny, działają seksualnie, zaliczają facetów i to sobie poczytują za zaszczyt atrakcyjności własnej, za potwierdzenie własnej wartości, za sukces życiowy, prawda? Czyli ewidentna życiowa porażka jest przez kobiety przyjmowana za sukces, bo ona zaliczyła iluś tam panów. A jak w takim razie nie wpaść w uzależnienie od pornografii? To, co pan powiedział, w różnych pismach, w różnych filmach, audycjach, właściwie ten temat seksualności się pojawia. Pytanie jest bardzo ważne. Pierwszym elementem chroniącym jest dobra rodzina. Szerzej, dobre towarzystwo rówieśnicze, prawda? Które się tym nie zajmuje. Które ma jasność, że to są schłam. Że to jest barachło, że tego się nie dotyka, że normalny człowiek, który chce być szczęśliwy, nie brudzi się takimi rzeczami. Ale takich towarzystw nie jest wcale tak dużo. Dzisiaj bardzo wiele porządnych kobiet, również z pierwszych ławek w kościele, fascynują się różnymi historiami, różnymi serialami, w których wszyscy wszystkich zdradzają i w ogóle same dobro z tego wynika. Ta świadomość, która nam się nakazuje odciąć, mężczyźnie jest w pewnym sensie łatwiej. Mężczyzna, który wpadnie na pomysł, żeby się odciąć od czegoś, to uznał albo powiedziano mu, że złe, jest w stanie jednego dnia się odciąć. Kobieta ogląda się na koleżanki, na przyjaciółki, na inne kobiety. Jeżeli świat kobiet coraz bardziej skłania się ku tych, nawet przy pewnym przegięciom, nawet ku perwersjom w dziedzinie seksualnej, to kobiecie trudniej jest zostać normalną, prawda? Bo jej się wydaje, że ona jest nienormalna, bo wszystkie inne są inne. I to jest tak strasznie bolesne dzisiaj, że ten świat mediów kreuje kobietę, która jest nienormalna, i kobiety chcą być normalne według tego nowego, że tak powiem, schematu. Stają się nienormalne i nieszczęśliwe, ale są nowoczesne. Ja mówię zawsze, że nie ma sytuacji, z której człowiek nie może wyjść. Potrzebne są dwa elementy. Trud pracy samowychowawczej. Im dalej się upadło, tym więcej trzeba tej pracy. Plus łaska. Osoby wierzące są tu w uprzywilejowanej sytuacji. Związanie się ze stałym spowiednikiem, który mógł być ojcem. Starszym o 20-30 lat. Twarde, ostro postawione zasady, radykalne, nie tam po troszeczku, zerwanie, prawda, z czynami. Radykalne zerwanie z czynami. No i walka, i każdy dzień jest jakimś tam zwycięstwem, prawda. Niektórzy mówią, że tak długo jak się wpadało w nauk, tak samo długo się wychodzi. To jest perspektywa bardzo smutna. Bo jak ktoś na przykład wchodził w nauk samogwałtu przez 15 lat, pewno, że łaska może spowodować, że się uleczy jednego dnia, ale musi się liczyć, że będzie z tego wychodził długo. Że to nie jest tak, że on któregoś dnia zapragnie, zechce sobie i już się wszystko zmieni. Nie. To są pewne rany zadane sobie, prawda? I których się trzeba długo, niestety one się długo leczą. Ale powrót do czystości jest możliwy nawet do wielkiej świętości. Mamy przykład wielkiej grzesznicy Magdaleny, prawda? Jawną grzesznicy, która staje się wielką świętą. I być może u niej to się dokonało w jednej chwili. Być może trwał jakiś proces, nie wiemy tego. Czasem takie sytuacje, że coś w jednej chwili się stanie. Jest to wielka łaska. Święty Paweł zleciał z konia i już był inny w jednej chwili. Ale normalnie nie liczmy na takie cudowne uzdrowienie, jeżeli bałaganiliśmy w swoim życiu kilkadziesiąt lat.
to miejmy świadomość, że będziemy z tego wychodzić też nie w ciągu tygodnia. A też no, świadomość tego, że samemu nie zawsze da się radę. To jest najtrudniejsze dla mężczyzn. Oczywiście trzeba też uważać, do kogo się sięga, prawda? Jeżeli sięgniemy do psychoterapeuty, który nie potrafił własnego małżeństwa utrzymać, ja bym był ostrożny. Ja tutaj jest jakoś mam spokój sumienia, jeżeli ludziom, a tacy najczęściej przychodzą wierzącym, podpowiadam właśnie stałego spowiednika, który nie musi być terapeutą, ale towarzyszy zdrowieniu. Bo to wyzdrowienie w wymiarze psychicznym i duchowym jest podstawowe. Wydaje się ludziom, że można to zacząć na poziomie ciała. Przestanę korzystać z usług prostytutek i będę zdrowy. Musisz być cały uleczony. Twoja psychika jest chora, twój duch jest chory. Ty musisz się od tego radykalnie wewnętrznie odwrócić, a nie powiedzieć, no było fajno, ale teraz będę robił inaczej. Musisz dostrzec, jak strasznie siebie zraniłeś, jak strasznie błądziłeś, jak jesteś strasznie nieszczęśliwy, że masz to w przeszłości. To jest dramat, bo spotykałem kobiety, które zdradzały męża i mówił, proszę pana, ale ja tego nie żałuję, było fajnie. Jak ona jest daleka od wyzdrowienia. A problem jest stary jak świat. Jak syn marnotrawny odszedł z domu, przypomnę słowa, odszedł z dalekiej strony i roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie. Kropka. Ani z jednej litery słowa, na co wydał te pieniądze. Roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie. Wraca, ojciec go przyjmuje, brat nie chce wrócić do domu. I z jego ust co pada? Bo on z nierządnicami. Prawda? Czyli w marzeniach brata były nierządnice. On też by chciał z nierządnicami, tylko no nie dało rady, głupio mu było, zaporządny był, czy coś takiego, prawda? On mu zazdrościł nierządnic. I to jest bieda brata syna marnotrawnego. Że on wierzył, że nierządnicy dają szczęście. Nie dają szczęścia. Gdyby znał polskie powiedzenie, Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze, człowiek czasem, a natura nigdy, to by nie zazdrościł nierządnic, nawet jak one były. Prawda? I teraz każdy człowiek, chcąc wyzdrowieć w tej sferze seksualnej, musi to zdanie przyjąć, że rany, które sobie zadał, będą go bolały do końca życia. Że póki on sobie wmawia, że było fajno, że nie żałuje tego, że tak było, to póty on jeszcze nie zaczął zdrowienia. On musi zobaczyć, to było złe, to była głupota totalna. Zniszczyłem siebie i otoczenie. Chcę to wymazać, chcę to zniszczyć, chcę od tego się odwrócić. To jest punkt wyjścia do zdrowienia. I nawet jeżeli w uzdrowieniu pojawiają się też upadki, mimo wszystko zawsze warto. To trzeba wkalkulować. Dziękuję za tę rozmowę, dziękuję Państwu.